taki jest cel Dni Inowrocławia i tej uroczystości tutaj pełnej zabaw na lotnisku w Inowrocławiu, aby zintegrować mieszkańców naszego miasta, aby tutaj pojawiły się rodziny, przyjaciele, koledzy. I tak jak w trakcie takich festynów otwartych, niech będzie jak najwięcej okazji do zabawy, do radości, do dyskusji również. Piękna pogoda jest, ani kropli deszczu, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Jest muzyka, jest okazja zakupienia czegoś dla dzieci, troszeczkę swawoli. Jaki był cel, aby mieszkańcom Inowrocławia, gościom miasta stworzyć miejsce, w którym będą mogli przyjść, zrelaksować się, beztrosko spędzić ten dzień z rodzinami, mogą przyjechać tutaj rowerami, mogą przyjść piechotą, mogą skorzystać z bezpłatnych autobusów, mogą również przyjechać samochodem, bowiem naprawdę parking mamy dwa razy większy niż w zeszłym roku. Ja osobiście kocham YouTube. Poznałem YouTube w 81 roku. Chodziłem do szkoły w Bydgoszczy. Pewien punk mi dał taśmę jeszcze na ZK-120 na takim magnetofonie i mówi: słuchaj, przestań już słuchać tych Beatlesów, zobacz, to jest taka fajna punkowska kapela, YouTube się nazywa. Oni wtedy jakoś tak punkowsko grali. Bardzo surowo. Posłuchałem jednego koncertu, no i się zakochałem w nich. No. Po prostu i do dzisiaj to jakoś darzę ich takim sentymentem i szacunkiem i dlatego... No i bardzo lubię to śpiewać. No. Po prostu trafili w moją taką nutę harmoniczną. Jest mnóstwo muzyków u nas, którzy grają gdzieś tam. Jeden gra w Big Cycu, jeden z Norbim gdzieś tam jeździ ciągle i tak wszyscy jesteśmy gdzieś tam w tym teatrze i tak się nawzajem jakoś tak nakręcamy. Jeden zespół bluesowy, który jeździ po Polsce, no i my teraz tak chcemy też, no chcielibyśmy znaleźć jakiegoś dobrego menadżera, który by nam pomógł gdzieś pograć nie tylko w Polsce, bo chcielibyśmy także pograć gdzieś tam może w Czechach, może w Niemczech, no wiadomo, że nie wszędzie YouTube dociera i byłoby fajnie gdzieś tam pojechać i pograć w Polsce i gdzieś tam powiedzmy poza granicami kraju, więc no do tego dążymy, ale czy to się uda? Grillowanie rozpoczęte, co serwujemy? Klasyczne nasze menu barbecue, czyli pulled pork, czyli karkóweczka. Oprócz tego mamy golonkę, naturalnie kiełbasę, która, jak wspomniałem, jest flagą polskiego jedzenia grillowego. Do tego na żywo wysmażamy steki wołowe z antrykotu, z roast beefu oraz steki z łososia. Według zamówienia, stopnia wysmażenia i smaku, który pasuje naszym gościom. Dobre. To jest taka mega patelnia, którą żeśmy tam wymyślili w okolicach Ustronia. Ja dokładnie pochodzę z Międzybrodzia. Na niej robimy gulasz, robimy bigosy. Po prostu kwestia tylko, jakie miejscowość co potrzebuje, to my po prostu jesteśmy do ich dyspozycji. Dzisiaj akurat robimy taki gulasz kujawsko-góralski, albo kujawsko-zbójnicki bym prędzej powiedział. Do tego idzie filet z kurczaka, warzywa. Warzyw to mamy różny miks, taki wiosenny, no nie? Najlepiej do tego jeszcze łokowity dolać, to leciutko skruszeje, ale i leciutko przyprawiamy. Przyprawiamy solą, pieprzem i curry. Curry przypomina takie lata 200 do tyłu, że to w Polsce też było używane. Jeśli chodzi o naszą publiczność, to jest maksymalny przekrój przez całe społeczeństwo. Czy to jeżeli chodzi o podział na płeć, czy przedziały wiekowe, przychodzą nasi rówieśnicy ze swoimi wnukami i też za każdym razem słyszę ten tekst, a to jest twój najmłodszy fan, tak? Przychodzą trochę starsze dzieci, młodzież może mniej, ale te osoby już po 25 roku życia to chyba jest takie clue naszej publiczności obecnie, tak? To,
pierwsze pokolenie teraz, które wchodzi w dorosłość, to jest pierwsze, które nas nie słucha, tak gremialnie, można tak powiedzieć. A poza tym wcześniej nie mieliśmy takich problemów, znaczy nie narzekamy na brak publiczności. Trzeba być po prostu dobrym, tak? Od tego trzeba zacząć. Żaden talent show, jeżeli ktoś nie jest artystą pełnogębą, to mu nie pomoże, bo on śpiewa czyjeś piosenki, tak? A prawdziwy sprawdzian przychodzi nie wtedy, kiedy śpiewa swoje piosenki, czy czyjeś piosenki, to kiedy się popisuje swoim repertuarem. I są artyści dzisiaj pełną gębą, których początek właśnie tkwi w tego typu programach i radzą sobie doskonale. I myślę, że pod takim względem sam fakt, że oni są tam, gdzie są, no bo te programy spełniły swoją rolę. Natomiast to, co ja zauważam, jeżeli chodzi o młodych wykonawców, to teraz jest absolutna taka inwazja tych młodych ludzi, młodych kobiet, o których wcześniej nie słyszałem. One są gwiazdy, które wypłynęły rok wcześniej, w tym roku. Jesteśmy takimi podróżnikami, takimi niewidomymi trochę. Zwiedzamy w zasadzie każde miejsce w Polsce, nie mając czasu go pozwiedzać. Wynika to z tego, że mam lwią część czasu, którą można byłoby poświęcić na zwiedzanie, zżerają dojazdy i jakby cała logistyka, transport i te podobne rzeczy. Tak jak, że przyjeżdżamy najczęściej w miejsce noclegowe do hotelu albo gdzieś, gdzie nocujemy, to zostaje tyle czasu, żeby się lekko odświeżyć, zjeść i trzeba już wyjeżdżać. Stąd też niewiele zostaje czasu na zwiedzanie. No i tak samo jest z Inowrocławiem, podobnie było wczoraj ze Skierniewicami, tak samo będzie w Poznaniu. Oczywiście częstotliwość przyjeżdżania do danego miejsca zwiększa świadomość tego, gdzie się znajdujemy, ale czasami są po prostu takie sytuacje kuriozalne, że jesteśmy w miejscu 20 raz, a kompletnie, wiesz, oddalimy się 200 metrów od klubu i jesteśmy w ogóle, wiesz. Miota i rzuca mnie na kres. Myśli złych. Nie miotam się, nie rzucam. Nie chcę mieć w głowie żadnych schematów, nie chcę wiedzieć, co jest potrzebne, nie chcę wiedzieć, czego ludzie oczekują. Jest to w gruncie rzeczy poniżające trochę dla artysty, jeżeli słucha tego, co potrzebują ludzie i chce im to dać. No, to tak jakby ktoś, kogo kochasz bardzo, mówił ci to, co chcesz bardzo usłyszeć. To jest ohydne, niefajne. Nie, artysta ma być niestandardowy, nieprzewidywalny. Absolutnie się nie słuchać tego, co mają ludzie. Oczywiście ci ludzie są potrzebni, bo tworzą interakcję z zespołem, ale najważniejsza, największa wartość to jest to, jeżeli osiągasz porozumienie bez wcześniej zakreślonego planu na to porozumienie. Czyli lubicie zaskakiwać? Ale nie myślę o tym, czy ja zaskakuję, czy nie myślę o tym, że ktoś ode mnie czegoś oczekuje. To są moje emocje, to są nasze pomysły na granie, to jest nasza wolność artystyczna i tylko kierując się sobą będziemy tak naprawdę artystami. No, absolutnie się nie zgadzam z tym, że coś jest potrzebne, że jest jakiś przekaz potrzebny. Nie wiem, co jest potrzebne, nie interesuje mnie to. Mam do opowiedzenia swoje historie, swoje życie, swoje emocje. Mnóstwo koncertów i rzeczywiście wierna publiczność. Mam wspaniałą publiczność, wyjątkową publiczność. Chciałabym dotrzeć do wielu miejsc w Polsce. Jadę tam, gdzie jestem zapraszana przede wszystkim. I nie wybieram. Mniejsza miejscowość, jeszcze mniejsza, czy bardzo mała, czy duże miasto. Ja szanuję wszystkich ludzi, kocham wszystkich ludzi i pragnę wystąpić w każdym miejscu, niezależnie jakim ono jest, czy jest ono piękne i wręcz królewskie, czy skromne. Bo w życiu jak w pokerze, każdy los swe ręce bierze, zanim stawka duża padnie, warto asa mieć w rękawie. Ty nie wiesz, o co chodzi, więc z tym, co konflikt rodzi. Bo w życiu jak w pokerze, jeden daje, drugi. Mam dużo pozytywnej energii, pragnę dzielić się z moją publicznością, ale kto daje,
to daje dużo pozytywnej energii, to tak samo ta pozytywna energia powraca i to dostaje właśnie od publiczności. Doładowuję się na koncertach i nabieram sił do kolejnych. O to właśnie mi chodzi, żebym dojrzewał muzycznie razem z wiekiem moich fanów, żebyśmy dorastali razem, dorastali nie tylko pod względem liczby na naszym liczniku, każdym osobistym, tylko też pod względem muzycznym. Każdemu zmieniają się upodobania. Mi też zmieniają się dźwięki w głowie i instrumenty, załóżmy, które chciałbym mieć przy swoich piosenkach. Dlatego też myślę, że wychodzi to bardzo fajnie, że z płyty na płytę, chociaż wychodzą one co rok. Widać duży, duży progres, jeśli chodzi o... No nie jest to już po prostu muzyka, tak jak było na początku, nie jest to muzyka tylko i wyłącznie dla nastolatków. Chociaż głównie dla nich oczywiście gram, bo to jest mój target ulubiony. Kochasz mnie, dobrze wiem, po co te zakręty smutnych nas. Wiesz co, teraz jest tak zwany sezon, zaczyna się sezon koncertów letnich, wakacyjnych, my to tak nazywamy, i ogólnie koncertów. Te koncerty w zasadzie co roku się odbywają, czy to klubowe, czy to wakacyjne, ale teraz jest ich bardzo dużo. Faktycznie jest, że w większości przypadków są to plenery i są to właśnie jakieś eventy takie typu Dni Miasta i tak dalej. Bardzo fajną rzeczą jest to, że na takie koncerty przychodzą ludzie, którzy nie muszą chyba płacić za bilety. Nie wiem, jak tutaj jest, ale mam nadzieję, że też mają taki wstęp za free. Zatem przychodzą na takie koncerty całe rodziny i to jest najfajniejsze, bo tutaj w zasadzie każdy może znaleźć coś dla siebie, prawda? Bo ja już grałem wczoraj na przykład z Eweliną Lisowską, to jest takie dość mocne, takie rockowe brzmienie, no a potem my dopiero wskakujemy, a my tam gramy w zasadzie, ja już mam tu swoje 40 parę lat, ale ja to zawsze mówię, że gramy dla tych ludzi od lat 5 do 105 i podczas naszego koncertu zawsze ludzie mogą znaleźć coś dla siebie. Zatem na takich koncertach faktycznie ludzie nie myślą o niczym innym, jak tylko o dobrej zabawie. To nie koniec dyski, nikt nie siada. To początek imprezy, wesoła jest zabawa, wszyscy tańczą, skaczą. Żeby zespół musi przypominać cały czas o sobie, nie tylko jakby nową płytą, bo ja już jakby przyzwyczaiłem swoich fanów, że co roku wydaję nową płytę, no ale postanowiłem, że nie będę robił czegoś na wariata, bo to jest, mija się w ogóle z celem, to jest taki jakby wyścig szczurów, a nie chcę czegoś robić na szybkiego, dla pieniędzy, jak to ludzie mówią i tak dalej. No i tutaj właśnie pojawiają się te nowości, czyli nasze nowe nagrania, nasze nowe teledyski. No ostatnio zrobiliśmy taką piosenkę pod tytułem Kolej z Bety. No, w zasadzie już nie jest to tajemnicą, że piosenka została napisana faktycznie dla Beki, bo postanowiliśmy sobie, że zrobimy coś a la Just Five, Backstreet Boys, takie połowa lat 90., może końcówka lat 90., taki typowy boys band, chociaż my takim cały czas jesteśmy, nie wiem czemu. No ale o dziwo, ta piosenka okazała się wielkim sukcesem i bardzo dobrze się sprzedaje. No i cóż, no w zasadzie wszystko zależy od opinii publicznej, bo można naprawdę, jak to kolokwialnie mówię, spuszczać się nad jakąś piosenką, wymyślać różne, nie wiem, jakieś lupy, czy jakieś ambitne teksty i ona w ogóle nie chwyci. A można napisać piosenkę na kolanie przez, nie wiem, w ciągu 5 minut i ta piosenka chwyci. Dlatego ja po prostu przestałem już to komentować. Co się ludziom spodoba, to jest hitem, a jak się spodoba coś, co jest nasze, to bardzo dobrze. Żadnych adresów, imion dat, wyznań na zawsze, na tysiąc lat. Bez planów, marzeń, ty i ja. Jedno jest ważne, chwila co trwa. Dziewczyna z dzikiej plaży. Dziewczyna z dzikiej plaży.
podróżka się zmarnowała. Dziewczyna z dzikiej plaży. Dziewczyna z dzikiej plaży. Dziewczyna z dzikiej plaży.